Rozdział szósty Dwa tygodnie już upłynęły od czasu, gdy Hulatyński począł zastępować chorego Tomasza. Zbiegły mu one nadzwyczaj prędko w pracy i zajęciu, do którego przyzwyczaił się bez wielkiej trudności. Sam się dziwił, jak łatwo mu to przyszło. Znajdował tam upodobanie w tym nowym sposobie życia, tak różnym od dawnego. Tomaszowa z początku chciała mu gotować osobno, widząc, że był przyzwyczajony do lepszego jadła, ale nie pozwolił na to. Jadł to, co oni, a proste potrawy smakowały mu i służyły. Czuł się po nich zdrowym i silnym. Już teraz nie myślał o śmierci, chciał żyć, chciał pracować. Obudził w sobie energię i odwagę do walki z losem, czuł się silnym i zdrowym na umyśle i ciele. Życie czynne odrodziło w nim męskość. Czekał tylko na wyzdrowienie Tomasza, aby z nim jako doświadczeńszym naradzić się, co mu dalej czynić należy. Za parę dni miało nastąpić przesilenie choroby. Przesilenie to, niestety, skończyło się śmiercią. Tomaszowa została wdową, a Hulatyński zmuszony był dalej zastępować nieobecnego i pracować, jak tamten, na utrzymanie całej rodziny. Ten obowiązek dodał mu nowej energii do pracy. Teraz dopiero naprawdę poczuł się potrzebnym na świecie, z którego w tak lekkomyślny sposób chciał uciec parę miesięcy temu. Co by robiła biedna Tomaszowa, co by robiły te biedne sieroty wychowywane przez nią, gdyby jego nie było? Przeświadczenie o pożyteczności swego istnienia czyniło go dumnym i zadowolonym z siebie. Szło mu tylko o to, aby jak najwięcej mógł zarabiać. Nie lenił się wstawać wcześniej od innych doruszkarzy. Nocami jeździł po mieście, aby tylko jak najwięcej zyskać pieniędzy. Mieć jak największy dochód to było jego marzenie. Pewnego dnia wskoczył na kozieł jego doruszki jakiś lokaj i kazał mu jechać na ulicę szeroką. Hulatyński w pierwszej chwili zmieszał się, gdy w siedzącym tuż obok siebie poznał swego dawnego służącego Franciszka. Spotkanie to było mu nadzwyczaj niemiłym, nie tyle dlatego, że tak bliskie sąsiedztwo i poufałość służącego obrażała go, ile dlatego, że obawiał się, aby nie był poznany. Franciszek bowiem w czasie jazdy kilkakrotnie mu się przypatrywał uważnie. Hulatyński był przekonany, że go poznał, i aż gorąco mu się zrobiło z tego powodu. Okazało się jednak po chwili, że był w błędzie. Bo Franciszek przypatrywał mu się tylko dlatego. Że na koźle do różki, którą jeździł tak często, zobaczył obcego woźnicę. Aż przychylił się dla zobaczenia numeru do różki i przekonania się, czy się nie pomylił. A gdzie Tomasz? Spytał po chwili Franciszek. Oho, już nie ma Tomasza. A cóż się z nim stało? Zmarło się biedakowi. Umarł dawno? Będzie z tydzień jutro. I wy po nim objęliście doruszkę? Nie, ja tylko służę u wdowy, która mi ciotką przychodzi. W tym charakterze zameldowano go także na policji. Tomaszowa wyszukała nawet papiery po jakimś swoim krewniaku, któremi się Hulatyński wylegitymował w urzędzie. To może nie wiecie o tym, że my z Tomaszem byliśmy dobrzy znajomi, że ja mu nastręczałem zawsze dobrych gości, a on za to dzielił się ze mną zarobkiem. Nic wam nie mówił o tem? O Franciszku od Hulatyńskiego? Coś mi raz napomknął. Sporo on zarobił grosza z mojej ręki. Za mego dawnego pana, a teraz mam drugą taką dojną krowę. Rozdawny pan, może jeszcze hojniejszy niż tamten? Będziecie mieli niezłe obrywki, tylko jak powiedziałem, ja muszę także przy tym zarobić swoje, bo ręka rękę myje. No zgoda? Ha, no skoro Tomasz miał taki układ z wami, to zgoda. Czekajcie, zaraz wam go tu sprowadzę, rzekł służący i zeskoczył z kozła, gdy dróżka zatrzymała się przed jednym domem. Hulatyński rad był niezmiernie poznać swego następcę. I badawcze spojrzenie zapuścił w głąb ciemnej sieni, skąd miał wyjść nowy pan Franciszka. Jakże się zdziwił, gdy w wychodzącym i wsiadającym do doróżki poznał owego młodzieńca, którego kilka dni temu widział w towarzystwie Rombigoszewskiego. Więc aż do tego stopnia zachodziło podobieństwo między nimi że te same pasożyty żywiły się ich sokami. Podobieństwo uwydatniało się jeszcze bardziej, gdy w tydzień potem jadąc z owym panem, zatrzymał się na ustronnej uliczce, gdzie jakaś dama, zasłoniona gęstą woalką, zbliżyła się do powozu. Hulatyński zobaczył swoją własną historię powtórzoną. Tak samo rozpoczynał się jego romans z Julią. Twarzy tej damy nie widział, wprawdzie, ale nie wątpił, że to była ona. Poznał ją po kształtach, po wzroście, po ruchu, a wreszcie po sposobie rozpoczynania romansu. Nie słyszał rozmowy, a jednak mógł przysiąc, że z pewnością skarżyła się na tyrana, zazdrosnego męża, wystawiając siebie jako nieszczęśliwą ofiarę, która teraz dopiero poznała, co to prawdziwa miłość, odkąd jego, to jest owego młodzieńca, poznała że ta miłość to jedyny jasny promień w jej życiu, to całe jej szczęście, i tak dalej, i tak dalej. I on niegdyś słyszał z ust jej podobne wyznania, i tuląc płaczącą do siebie, przysięgał, że będzie ją kochał wiecznie, że uwolni z rąk tyrana i uczyni szczęśliwą. Grubo go potem kosztowała ta rola pocieszyciela. Nauczony doświadczeniem chciał przynajmniej owego młodzieńca ustrzec od podobnej pułapki. Szło mu tylko o to, w jaki sposób to zrobić. Najwygodniej i najlepiej było napisać list bezimienny i ostrzec niedoświadczonego młodzika, aby się miał na baczności, ale hulatyński brzydził się anonimami. Wiedział zresztą z własnego doświadczenia, że one nie prowadzą do pożądanego celu. Wszakże i jego przestrzegano, a czyż uwierzył przestrogom? Namiętność jest głucha i ślepa na wszelkie uwagi i ostrzeżenia. Zagrozić Julii i jej wspólnikom, że odkryje ich niecne zasadzki, stanąć osobiście przed nimi, znaczyło to tyle, że zdradzić przed światem, że żyje. A tego właśnie nie życzył sobie, bo on dla tego świata umarł na zawsze i nie chciał do niego powracać. Na razie więc nie widział żadnego sposobu odpowiedniego do ratowania młodzieńca. Jednak nie tracił nadziei, że go uratuje, że musi go uratować. Tym bardziej, gdy się dowiedział, że ów młodzieniec, Anatol mu było na imię, jest jedynakiem, że jest już prawie po słowie z młodą, przystojną panienką z uczciwego domu. Widział go nawet raz w towarzystwie tej panny i jej matki. Panienka miała trochę zakonną minkę, twarzyczkę dziewiczej niewinności i anielski wyraz oczu. Łagodność i dobroć przebijała w każdym jej słowie. Jego, to jest hulatyńskiego, gdy ją obwoził z Anatolem po mieście, nie nazywała inaczej tylko mój przyjacielu, a mówiła to takim tonem, że aż serce mu miękło od jej wyrazów. I ona, i matka nie podejrzewały pana Anatola o żadne pokątne miłostki. Wierzyły mu z całą ufnością dusz szlachetnych i czystych które nie znając co zdrada, nie posądzają o nią nikogo. W chłodnym i urzędowo grzecznym zachowaniu się Anatola widziały tylko dowody jego skromności i taktu. Ani im przez myśl nie przeszło, jakie niebezpieczeństwo zagraża ich nadziejom, jakże okropne byłoby przebudzenie z tego snu o szczęściu. Więc hulatyński ślubował sobie uchronić ich od tego ciosu i młodego człowieka wyrwać ze szponów nędznych jego wspólników. Na jednego z nich, to jest Rombigoszewskiego, miał łatwy sposób. Wiedział, że Franciszek nie cierpiał go jeszcze w owych czasach, gdy służył u niego. Nie pomijał on wtedy żadnej sposobności, gdy mu się nadarzała, by majora przed nim osmarować jak najgorzej. On pierwszy opowiedział mu raz podczas rannego ubierania, niby tak dla rozweselenia go, w jaki sposób Rąbi Goszewski przyszedł do tytułu majora i rozmaite inne opowiadał krążące o nim anegdotki. Na pozór niby zabawne, ale każda z nich świadczyła niezbyt zaszczytnie o charakterze rzekomego wojaka. Wystawiając go jako pieczeniarza, szulera, człowieka żyjącego cudzym kosztem, nierachującego się z honorem i niepomijającego w środkach, gdy szło o zdobycie pieniędzy. Jak sobie teraz Hulatyński rozważał, wszystko złe, które słyszał kiedykolwiek o majorze, wyszło z ust Franciszka. Ale w sposób tak zręczny, że nie miało to wcale pozoru oszczerstwa. Hulatyński słuchał opowiadań Franciszka tak, jak się słucha ciekawych bajeczek z uśmiechem na ustach i ani się spostrzegł, jak z tych wesołych opowiadań utworzył sobie o majorze wyobrażenie, że to wierutny szubrawiec, którego towarzystwo znosił przez wrodzoną pobłażliwość, dlatego że nie chciał wywołać zgorszenia wyraźnym odpędzeniem go od siebie. Skąd datowała się nienawiść Franciszka do majora? Tego Hulatyński nie mógł wymiarkować. Czy major zawadzał Franciszkowi, czy też ten czuł po prostu do niego antypatyją? Dość, że go nie znosił. Otóż Hulatyński umyślił sobie skorzystać z tej nienawiści swego dawnego służącego i użyć jej teraz przeciw Rombigoszewskiemu i jego wspólnikom. Aby zaś więcej jeszcze rozjątrzyć Franciszka, ostrzegał go, żeby się miał na baczności przed majorem. Bo ten chce go wysadzić ze służby. Nie było to zmyślenie, bo w istocie hulatyński, wioząc raz Anatola z rębi-goszewskim, słyszał jak ten radził mu zmienić służącego, malując Franciszka z najgorszej strony i obiecując mu wyszukać innego sługę, z którego będzie nierównie więcej zadowolony. Ostrzeżenie hulatyńskiego wywarło skutek. Franciszek wybuchnął oburzeniem. To on taki? zawołał. To za to, że ja zęby ściskam i nie mówię nic przed panem Anatolem? Dla miłego spokoju. On mi buty szyje za plecami? Dobrze. Pamięta on mnie długo, jak mu przystawię stołka. Niech mój pan dowie się, co to za ptaszek. Bo trzeba wam wiedzieć, że to szelma ostatniego gatunku. I zaczął wyliczać całą litanią nikczemności popełnionych przez Majora, z których wiele już Hulatyński znał, ale wiele było takich, o których teraz dopiero się dowiedział. I że też to panowie żyją z takim człowiekiem, zrobił uwagę Hulatyński. Bo im potrzebny. Gdzie sami powalać się nie chcą, tam takich używają. Tomasz mi tam takie ciekawe rzeczy opowiadał o tym panu i o jakiejś pięknej pani jej mężu. Korbucie, może znacie już tę historię? Co nieco wiem, że mój dawny pan kochał się w jego żonie. Za co sobie grubo mąż zapłacić kazał. Zapłacić? Tego nie słyszałem. Tomasz był naocznym świadkiem, jak od tamtego pana wymogli jakiś weksel na grubą sumę. Wymusili na nim! zawołał ucieszony. A wiecie, że to pachnie kryminałem? I majorek miał w tem udział? Tak, był w zmowie z mężem. Jaka szkoda, że chulatyński nie przyznał mi się do tego. Można było majora i jego wspólników za wymuszenie pieniędzy wsadzić do ciupy. Zdaje się, że oni znowu myślą o czymś podobnym. Z kim? Może z moim teraźniejszym panem? Tak. Alboż on zna się z żoną Korbuta? Poznali się ze sobą. Tak? To trzeba będzie dać znać na policji, żeby ich miała na oku i schwytać ptaszków na gorącym uczynku. Tożby to dopiero była uciecha, mówił zacierając ręce. Gdyby tak się dało majorunia umieścić w kryminale, to mu się już dawno należy. Byle tylko ich schwytać w porę. Nie bójcie się, już moja w wtem głowa. Mamia ja w policji znajomego inspektora. Sprytna szelma słyszy, jak trawa rośnie. Jak on ich weźmie w opiekę, to mu się nie wywiną i będziemy wiedzieli o wszystkim. Ho, ho, nie damy oskubać pana Anatola jak tamtego oskubali, i my coś przy tym zarobimy. Ja tam o nagrodę nie stoję. A to pytanie, dlaczego by nie? Wam się to słusznie należy, boście wy piersi otworzyli oczy na to szelmostwo. Podzielimy się, jak Bóg przykazał. Hulatyński nie sprzeciwiał mu się dłużej, bojąc się, by zbyteczną delikatnością i bezinteresownością nie zdradził się przed służącym. Kontent był, że znalazł sobie tak dzielnego sprzymierzeńca, który będzie miał na oku łotrowską spółkę. Mógł teraz być spokojnym o Anatola, że mu się nic złego nie stanie.